Miejmy nadzieję, że do przegapienia terminu składania wniosków w programie Cumulus nie dojdzie. Cumulus to nic innego jak odmiana suwalskiego budżetu obywatelskiego, ale adresowana do społeczności suwalskich szkół publicznych. Każda z placówek może wnioskować o środki w wysokości do 10 tysięcy złotych na realizację przedsięwzięcia, jeśli spełnia przynajmniej jeden z dość długiej listy zakładanych celów. Zawarte w regulaminie efekty to rozwijanie i promowanie samorządności uczniowskiej i szkolnej demokracji, wzrost poczucia wpływu uczniów i uczennic na sprawy szkoły i lokalnego otoczenia, rozwijanie kreatywności, umiejętności dyskusji, przekonywania, promocji oraz samoorganizacji społeczności szkolnej. Program ma także na celu wspomaganie rozwoju społecznego i obywatelskiego dzieci i młodzieży, stwarzanie możliwości twórczego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, stymulowanie aktywności twórczej i kreatywności dzieci i młodzieży zdolnej i utalentowanej. Ma inspirować dzieci i młodzież do rozwijania działalności pozaszkolnej i aktywizować środowisko lokalne lub służyć poprawie warunków pobytu w szkole. To także dobry trening przygotowujący dzieci i młodzież do przyszłej aktywności w suwalskim budżecie obywatelskim. Tegoroczny proces rozpoczyna się szkoleniami organizowanymi przez miejscowy ośrodek doskonalenia nauczycieli. Do 15 października dzieciaki mogą nauczyć się zasad realizacji projektów. Do 2 listopada uczestnicy będą mogli składać w szkołach swoje propozycje, a werdykt poznają w połowie listopada. Do 20 grudnia na zakwalifikowane projekty głosować będzie każda ze szkolnych społeczności uczniowskich. Pod koniec pierwszej dekady stycznia listy zwycięskich projektów trafią do rąk urzędników miejscowego magistratu, a realizacja ich powinna zakończyć się do 31 sierpnia. Regulamin Cumulusa z pewnością dostępny będzie w każdej szkole, ale można go też znaleźć we wrześniowych zarządzeniach prezydenta miasta w Biuletynie Informacji Publicznej Suwalskiego Ratusza.